Jeszcze się nada. Nadanie, odebranie, impost. Jeden z najtrudniejszych dla mnie sezonów, w szczególności w sensie psychicznym, bo było to ciężkie. Grać w momencie, gdzie trwa wojna w kraju i dlatego zdecydowałem zimą, że muszę zmienić otoczenie, żeby myśleć tylko o piłce. Tomasz Kędziora na zgrupowaniu, jednym z tych, którzy niekoniecznie musieli tutaj być już od dnia pierwszego czy minus 7, ale jesteś. Tomek, powiedz, co ciebie skłoniło, co ciebie zmotywowało? Dzień dobry. No, zmotywowało mnie to, że mogę się przygotować lepiej do pierwszych treningów, jakby już z całą grupą reprezentacji, ponieważ skończyłem trochę szybciej sezon niż inni, więc skorzystałem z tej okazji, że mogę potrenować. Ciężkie są te treningi? No, oglądaliście dzisiaj trening, myślę, że był dość wymagający, ale to dobrze, bo będziemy lepiej przygotowani. Powiedz, Tomek, parę słów o twoim sezonie, dosyć skomplikowanym, chyba trudnym, szczególnie ta jesień. Wygrałeś w lidze ukraińskiej na terenie Ukrainy, jak to wspominasz? No, zdecydowanie jeden z najtrudniejszych dla mnie sezonów, w szczególności w sensie psychicznym, bo było to ciężkie. Grać w momencie, gdzie trwa wojna w kraju i dlatego zdecydowałem zimą, że muszę zmienić otoczenie, żeby myśleć tylko o piłce. Możesz dwa słowa nam powiedzieć na temat tego, jak te mecze w lidze ukraińskiej wyglądały? No, graliśmy bez kibiców i jeżeli było zagrożenie, że będą ataki, to wtedy przerywali mecz. Brałeś udział w takich sytuacjach? Tak, było taka sytuacja. I co, musieliście gdzieś się schować wtedy? No tak, były specjalne pomieszczenia na stadionach, w których czekaliśmy na sygnał, że możemy grać znowu. No to teraz ten epizod grecki, na ile to się potoczyło po twojej myśli, a na ile niekoniecznie? No szczerze mówiąc, przyszedł do klubu, który w momencie, kiedy oni już grali, ja miałem tą przerwę zimową, bo Liga Ukraińska nie grała i trochę musiałem się przygotować z nimi fizycznie do tego, żeby móc grać. Później złapałem kontuzję, ale jak już byłem zdrowy, to już grałem wszystko od początku do końca. No pojawił się ten komunikat, w którym PAOK tobie dziękuję. To jest dla ciebie rozczarowanie, czy no tak to miało się potoczyć? Szczerze mówiąc, to nie wiem do końca, jak wygląda tam sytuacja. Ja rozmawiałem przed końcem sezonu z dyrektorem sportowym i dostałem trochę inny komunikat, ale no dowiedziałem się z internetu. Tak. Ale wracasz do Dynamo teraz. Tak, kontrakt mam w Dynamie, tak. Okej, to o kadrze w takim razie. I tak sobie pogadaliśmy. Nie, słuchaj, nie dostałeś powołania na to pierwsze zgrupowanie Fernando Santosza. Jak przyjąłeś taki rozwój sytuacji, gdy okazało się, że nie ma ciebie wśród powołanych? No, raczej spodziewałem się, że nie dostałem powołania, ponieważ nie grałem za dużo przez tą przerwę zimą w Ukrainie. Później zagrałem chyba tylko dwa spotkania przed reprezentacją, więc spodziewałem się, że mogę nie dostać tego powołania. No teraz już jestem, bardzo się z tego cieszę i chcę się pokazać na lepszej stronie. A jak ci się podobały te mecze z Czechami i Albanią? Jak mi się podobały? No, z Czechami przegraliśmy, no to... No, chodzi wiadomo, mi o takie twoje odczucia. No najważniejsze, że wygraliśmy drugi mecz. Pierwszy mecz zawsze jest ciężki, niestety przegraliśmy, no i tyle. To jeszcze słowo na temat Kuby Błaszczykowskiego, dla którego mecz z nimi sami będzie takim pożegnaniem, podziękowaniem. Jakbyś mógł wybrać jakąś jedną cechę Kuby Błaszczykowskiego, którą chciałbyś i mógłbyś przejąć, to co by to było? Myślę, że większość cech chciałbym przejąć od Kuby Błaszczykowskiego, bo to jest wspaniały człowiek i bardzo dobry zawodnik. Miałem okazję z nim grać jeszcze w reprezentacji, więc był dla nas zawsze przykładem, jednym z liderów kadry, więc super kariera. To jeszcze zadam jedno pytanko. Jeżeli można, wiemy, że ten tydzień jest taki troszeczkę luźniejszy, macie jeden trening dziennie, czy spędzacie też jakoś czas poza tymi treningami wspólnie, czy raczej każdy się rozchodzi, może w jakichś mniejszych grupkach? Szczerze mówiąc, to nie jest taki luźny, no bo trenujemy jednak ciężko, więc to nie jest tak, że mamy wakacje, tylko każdy pracuje, przygotowuje się do poniedziałku, kiedy już zaczniemy zgrupowanie w całej grupie, a po treningach ma być czas wolny, więc każdy robi co chce. Liczysz, Tomek, na to, że będąc tutaj właśnie od tego dnia zerowego, możesz coś więcej dla siebie ugrać, wygrać, pokazać, że no jest, chciałbyś być po prostu w tej kadrze? No myślę, że każdy chciałby być w tej kadrze, który tutaj trenuje i ja robię wszystko, żeby w niej być. Nie ma takiego kresza, tak szansę na tą grę, że powiedzieć, że dorosły. No dorosły. I Tomku, nic to nie zamąc, stałeś się jednym z najbardziej doświadczonych tutaj na kadrze. Jak się z tym czujesz? No tak, no lata lecowe. Już trochę jestem tutaj, można powiedzieć. Pierwsze urodziny spędzałem na kadrze, miałem 21 lat, teraz już będę miał zaraz 29, więc czas leciał. Dobrze się z tym czuję, no bo grałem, nie miałem jakichś większych kontuzji odpukać i mam dużo doświadczenia, jak i w reprezentacji, czy w piłce klubowej, w europejskich pucharach.
Jeszcze się nada. Nadanie, odebranie, impost.